Tym bardziej, że bardzo się przygotowywaliśmy tutaj organizacyjnie i na to pierwsze spotkanie, tutaj inaugurację, można powiedzieć, ligi w Słupsku, mimo tam niesprzyjających warunków tego śniegu. No ale to jest dodatek do tego wszystkiego. Najważniejsze miało być od 11 do 13. No niestety nie udało się dzisiaj nawet punktu wywieźć, chociaż z przebiegu meczu wydaje mi się, że co najmniej powinniśmy tutaj remis wywieźć. No, ale taka piłka jest, że przeciwnik wykorzystał najmniejsze nasze błędy i strzelił jedną bramkę więcej od nas. Mimo przegranego meczu, mimo że dosyć szybko straciliśmy bramkę, goniliśmy wynik, tych sytuacji stwarzaliśmy, no niestety dzisiaj piłka nie chciała wpaść do bramki przeciwnika. Szkoda, bo naprawdę dużo sił tego wszystkiego dzisiaj daliśmy, a jednak nie przyniosło to efektu punktowego. Chcieliśmy jakby szyki obronne ustawić wyżej i tych sparingów dosyć dużo jest przed ligą, ale tak naprawdę to mecze mistrzowskie mimo wszystko jeszcze są jakby taką sprawdzianem i trochę tych zawodników nowych jest, dlatego myślę, że z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. Jeszcze raz powiem, że pocieszające w tym wszystkim jest, że mimo wszystko tych sytuacji stworzyliśmy dosyć dużo. Kilka nawet, no nie dało się aż tak tylu akcji stworzyć tutaj na tym boisku, ale to jest pocieszające i musimy w to wierzyć, że ta gra da nam efekty w najbliższych meczach.